Witam Was, siostry i bracia, w codzienniku biblijnym 18 marca. Sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie, powiedziała babcia do Pawlaka w kultowym filmie Sami Swoi, który był kręcony pod Wrocławiem. Co z tą sprawiedliwością? Każdy z nas się jej domaga. Każdy z nas jej szuka i pragnie. Swojej sprawiedliwości, bo tylko moja własna sprawiedliwość jest słuszna i prawdziwa. I dzisiejsze teksty z książką z Biblią na co dzień też mówią o sprawiedliwości społecznej i etycznym postępowaniu w relacjach międzyludzkich, opartych na zasadach wzajemności i empatii. W księdze proroka Izajasza w 10 rozdziale czytamy: biada tym, którzy wypisują krzywdzące wyroki, aby odepchnąć nędzarzy od sądu i pozbawić sprawiedliwości ubogich. W Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale w 12 wersecie przeczytamy: wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to wy im czyńcie. Słowa proroka Izajasza wyrażają głęboki sprzeciw wobec nadużycia władzy i manipulowania systemem prawnym i społecznym w celu osiągnięcia prywatnych korzyści kosztem sprawiedliwości i dobra ogółu społecznego. Te słowa proroka Izajasza kierowane są do Izraelitów, którzy nadużywali swoich stanowisk i wykorzystywali swoją pozycję społeczną do osiągnięcia dodatkowych korzyści, zapominając, że ich obowiązkiem zawsze powinno być dbanie o słabszych, o tych, którzy na drabinie społecznej znajdują się najniżej. Izajasz ostrzega przed egoistycznym i bezwzględnym postępowaniem, które może prowadzić do krzywdzenia niewinnych oraz wzmacniania nierównego traktowania i nierówności społecznych. Pamiętajmy, że słowa z Księgi Izajasza są aktualne i dziś dla nas, w kontekście społecznych wydarzeń i wyzwań. Tekst ten przypomina nam o konieczności dbania o sprawiedliwość i uczciwość we wszelkich dziedzinach życia publicznego i prywatnego. Zanim zaczniemy osądzać innych ludzi, którzy są wokół nas, czy im się powiodło i jest to wynikiem ich koligacji, znajomości, czy po prostu braku uczciwości, czy w życiu im się nie wiedzie dlatego, że według naszej oceny za mało się starają, za słabo pracują, za późno wstają. Przypomnijmy sobie wtedy słowa z Ewangelii Mateusza. Wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Ten fragment stawia przed nami wyzwanie, nakazując postępować z innymi tak, jak sami byśmy chcieli, aby oni postępowali z nami. Te relacje mają być oparte na wzajemnej miłości i odwoływać się do empatii i szacunku. Ewangelista nakazuje nam traktować innych zgodnie z ich godnością i pragnieniami, niezależnie od różnic czy antagonizmów, jakie mogą nas dzielić. To wezwanie do działania w duchu miłości, zrozumienia i szacunku, które ma potężną moc przemiany społecznej i budowania więzi międzyludzkich opartych na solidarności i wzajemnym wsparciu. Te dwa wersety zachęcają nas do działania na rzecz pojednania nie tylko wśród naszej rodziny, przyjaciół, parafii czy lokalnej społeczności. Nasze działanie ma oddziaływać na całe społeczeństwo. Mamy walczyć z niesprawiedliwością i uciskiem, budując więzi oparte na szacunku i empatii. Te słowa przepięknie brzmią, dobrze się prezentują na YouTubie. Jak jest w prawdziwym życiu? Każdy z nas doskonale o tym wie, doświadczając rzeczywistości dnia codziennego. Każdy z nas chce być traktowany sprawiedliwie, według skali swojej sprawiedliwości, którą sam sobie wytyczył, naszkicował w swojej głowie. A we własnych oczach zawsze jesteśmy osobami, które więcej pracują niż się obijają, które częściej
zachowują się dobrze, rzadziej źle. Czy jednak Bóg spojrzałby na nas równie przychylnie? Na całe szczęście Bóg nie działa zgodnie z naszymi standardami sprawiedliwości. Patrzy zupełnie inaczej na sprawiedliwość. Nie z perspektywy ludzkich wysiłków, ludzkiego starania się, a ludzkich potrzeb. Gdybyśmy mieli być zbawieni na podstawie naszego postępowania, naszego przestrzegania Słowa Bożego i życia zgodnie z Pismem Świętym, to jaka czekałaby nas zapłata? Bóg doskonale wie, że nie jesteśmy w stanie i nigdy nie będziemy mogli zapracować własnymi siłami, własnymi dobrymi w naszym odczuciu uczynkami na zbawienie. Bóg oparł swoją sprawiedliwość na Jego miłosierdziu, na przebaczeniu człowiekowi jego własnej pychy, która często sprowadza go na manowce. Dlatego musimy pamiętać, że podstawą naszego życia, więc także i systemów politycznych i ekonomicznych, a także relacji między państwami, musi być sprawiedliwość Królestwa Bożego. Nie sprawiedliwość wypływająca z logiki, nie chęć odpłaty na podstawie czynów, a sprawiedliwość miłosierdzia. Nasze rozumienie sprawiedliwości ma się opierać na Bogu i Jego miłosierdziu, na przebaczeniu, które ostatecznie objawione zostało w Jezusie Chrystusie. My w relacjach z naszymi bliźnimi nie patrzymy tylko na Jego zasługi względem nas, na Jego zaangażowanie, pracowitość. Patrzymy na bliźniego ze zrozumieniem, z empatią, bo nie różnimy się od Niego. Jesteśmy tacy sami. Jeśli chcemy sprawiedliwości na świecie, wybierajmy tą Bożą i zacznijmy od nas samych i od budowania relacji z bliźnimi opartej na Bożej sprawiedliwości. Sąd sądem, a my kierujmy się w życiu Bożą sprawiedliwością, opartą na umiejętności przebaczania i miłości. Amen.